Chyba widziałem jakieś światło przy aucie. Imię. Imię? 7 wybrał. Jesus! Czy cokolwiek to jest? Jakaś maś? Doszło do bardzo złej rzeczy tam. Drodzy widzowie, na dzisiejszym odcinku zobaczycie moją i Patryka wyprawę do miejsca przesiąkniętego złem. Parę lat temu wydarzyło się tam coś niezwykle tragicznego. Doszło do pożaru. Pożar ten miał na celu zakrycie śladów. Śladów strasznego czynu, jakiego tam dokonano. Możecie domyślać się dokładnie, o co chodzi. Miejsce to jest niezwykle niebezpieczne. Podobno kręcą się tam podejrzani ludzie. Sam Patryk spotkał takich ludzi, udając się tam na rekonesans. Zbieraliśmy się miesiącami, aby sprawdzić to miejsce. I w końcu udało się. To była jedna z najbardziej stresujących wypraw dotychczas. A efekty jej zobaczycie właśnie teraz. Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, my już jesteśmy na miejscu. Jakie odczucia, Patryku? Ciężkie. Ciężkie. Bardzo ciężkie. Ogólnie jest już jasno, ale chcę jak najwięcej materiału nagrać. Miejsce nie dosyć, że nie jest bezpieczne pod kątem samej lokalizacji i historii, ale również pod kątem zjawisk, więc cokolwiek uda nam się nagrać, ja chcę to upublicznić. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać z Patrykiem. To zbieraliśmy się na to miejsce miesiącami. W końcu się udało, ale miejsce jest, uwierzcie mi, jest przerażające nawet za dnia. A teraz jak się ściemnia, mnie po prostu ciary przechodzą. Muszę przyznać, że najcięższe miejsce, w którym z tobą byłem, a jeżeli chodzi o wszystkie, no to też topka. Nawet nie mogę teraz określić, czy to numer jeden, numer dwa. No nie wiemy jeszcze, co to co to tam przebiegło? Holy shit! Cień! Normalnie człowiek dalał polem. Oh my god, widziałem. No nie ściemniam, człowieku. Słyszysz? Ja... Dobra. Wchodzisz tam ze z boksem, z grubej rury? Dobra. Wejdę tutaj najpierw, a ty tu swój na czatę. Dobra, ja turem pody i tak dalej zaczynam. Dobra. Dobra, wchodzimy do środka. Co się tutaj wydarzyło? Pokaż, że tu jesteś. Tutaj, nawet na tej ziemi. Przed tym budynkiem. Podobno coś strasznego miało tutaj miejsce. Jest tutaj zło. Chcemy się dowiedzieć, co tutaj się dzieje. Przyjdź tutaj, podejdź tutaj. Ilu was tutaj jest? Jest tutaj coś złego. Tutaj. Co to? Tutaj. Słyszę kogoś w krzakach, coś w krzakach.
któryś z was potrzebuje jakiejś pomocy od nas. Świeci. Wpłynę na ten przedmiot obok, czarny. Sięgałem po latarkę, coś widziałem w oknie. Zrobisz to jeszcze raz? Czarny przedmiot, który jest tu. To ty to zrobiłeś? Drugi podobny przedmiot jest obok, możesz też go zapalić. Kulka się zapaliła raz tylko. Wysięgałem po latarkę. Ja w ogóle wymieniałem w nich baterię przed wyjazdem. I kurde, jakoś słabsza. Słabsza już jest o wiele. Mówię, jedna osoba musi być na czatach, bo to mówię, to nie jest normalne miejsce. Więc każdy tutaj ma swoje stanowisko, że tak powiem. W środku też musi być ciekawie, ale pewnie zaraz mnie pokorci i pójdę tam. No ale zobaczymy. Co tu? Możesz czymś poruszać? Uderz coś. To byłeś ty teraz? Uderz coś. Rzuć czymś, ale nie we mnie. Ta ziemia to jest bez kitu, się na zewnątrz stoi ciężko. Tłumałeś mnie? Ktoś tutaj jest na zewnątrz. Cały czas coś słyszę. Ktoś tu chodzi, ja pierdolę, to nie jest zwierzyna. Co jest? Wołałeś mnie? Kiedy? Teraz. Nie? Nie. Nie wołałem cię, Patryk. Wydawało mi się, że wołałeś mnie. Miałeś coś na czujniku?
Nie, na Xboxie padały tam jakieś odpowiedzi. Co to kur... Imię? Moje czy twoje? To mnie. Dotknij któregoś z tych przedmiotów, które tutaj są. Czy ktoś tutaj stracił życie? Halo, dotknij któregoś z tych przedmiotów, które postawiłem. What? Jest tu coś demonicznego? Co to za światło? Halo? Zmiana. Zmiana. Jest tu coś demonicznego? Jaka zmiana? Z kolegą zamieniliśmy się. Tego chcę. Dobrze, zapytam wprost, czy straciłeś tutaj życie? Coś w tych krzakach chodzi. Gdyby tam coś przeszło. Czy tutaj życie stracił mężczyzna? Mężczyzna. Mężczyzna. Jak to się stało? Piekło. Piekło. Oj. Czy coś zmusza ludzi tutaj do tego? Po co? Co tu jest? Witam. Witam. Cześć, co tutaj robisz? Co to? Co tutaj robisz? Hej. Jesus! Holy sh**! Ale tam coś jebło! Co? Witam! Cześć! Co tutaj robisz? Co tutaj robisz? Hej!
budynku jest teraz. Co się dzieje? Co się dzieje? Ale tam coś jebło! Słyszałem. Co? Słyszałem to na zewnątrz. Ty, ale ja miałem wrażenie, aby coś za tobą wybiegło, nie? Przyszedł jakiś mężczyzna. Witam! Takim ciężkim głosem. Co? Takim ciężkim głosem. Słyszałeś to? Słyszałem tak coś. Ten kamień zrzucony. No, coś tak, jakby ktoś coś rzucił. Słyszałem tak coś. Ten kamień zrzucony. No, coś tak, jakby ktoś coś rzucił. Kto wywołał ten dźwięk? A może jest tutaj jakiś demon? Kto słyszy? On? To ktoś zły? Kto idzie? Dotknij któregoś z nich, pokaż swoją fizyczną obecność w tym miejscu. Słyszę, papa, zapaliła się. Kij. Czekajcie, o, pokażę wam, tak. Dobrze ci to idzie. Dotkniesz tego czarnego przedmiotu obok? Spróbuj. Zbliż, nie. Ten czarny. Spróbuj. Musisz zbliżyć rękę do anteny. Trzy razy. Mam tam wejść? Do tego pomieszczenia przede mną? Pa, i zaświecił! Ja pier... No, coś zaświeca na komendę. Chcę, żebym tam wszedł. Bo chyba tam to się wydarzyło. Dużo tu spalonych. Chcesz czegoś ode mnie? Ale odpowiedz teraz na tym czarnym przedmiocie. To wejdę. Dobra, teraz ja wchodzę. Może ze mną będziesz bardziej rozmowny. Jest, kulka się zapaliła. No mówię, kulkę zapala. A ten drugi przedmiot zapalisz? Zapal go. Wystarczy, że tylko go dotkniesz. Może GT tam odpal. Znowu się zapaliła. Te. Jestem w środku. No, wiem, że jesteś tutaj ze mną. Czy to ty zapalasz ten świecący przedmiot?
Lekarz. Potrzebuję lekarza. Coś cię boli? Coś ci dolega? Gdzie jesteśmy? W budynku. Czuję chłód. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? I zapal proszę ten czarny przedmiot z anteną. Inaczej stąd wyjdę i nie wrócę już tutaj. A ja muszę wyjść stąd, się źle czuję tu. Co jest? Muszę stąd wyjść, ja się źle czuję tutaj. Tam do środka, tylko tym razem sprawdzimy sobie ultrafioletem, czy znajdziemy jakieś ślady dziwne. Tu oprócz ubrań wszystko świeci, znaczy oprócz ubrania tylko świecą. Tu jest te dziwniejsze pomieszczenie. Ściany. Tu są jakieś plamy. Widzicie? Świecą się w ten sposób. Może bez nightshota pan to pokaże. O tak. Tak to wygląda. Mamy tu jakieś plamy. Czy więcej plam znajdziemy? Tutaj coś jest, patrzcie. Są jakieś plamy. Ale co to jest? Czy po jakimś paintballu, czy po czymś. Jak to w normalnym świetle wygląda? To w normalnym świetle coś białego, więc to chyba farba. A tutaj? Tu chyba musiały wbić się jakieś kulki, wiecie? Kule, kulki zostawiły ślad. Tutaj wychodzi to biała farba. Sprawdzamy dalej. Tu już takie dziwniejsze plamki. Chyba widziałem jakieś światło przy aucie. Dobra, zbieraj się. Gdzie jesteś? Gdzie my? Idziemy sprawdzić. Idziesz? Dobra. Chodź, podejdziemy do tego.
Światło, czyli co? Latarkę? Latarka macie. Dobra, musisz mieć wolną łapę, więc weź sobie ten i gaz w rękę. Mam ci swój dać. Mam. Świeć. Gdzie to widziałeś? Co? Halo, jest tu kto? Nieważne, trzeba sprawdzać każdą poszlakę, człowieku. Nie przejmuj się. Przechodzimy na jedną kamerę. Dawaj. No, chyba będzie lepiej. Dobra, starczy. Bardzo tobie dziękuję. Tam coś widzisz? Gdzie? Czekaj, spokojnie. Czekaj. Z jakiej parki? Ty coś widzę tam. Jakieś nie, tu. Dobra, to ja w tamtym stronę. Dobra, wracamy do tego pomieszczenia. Co? Chodź ze mną. Chyba, że zasięg tam się, ale chodź. Już działamy wspólnie. Krótkofalówki miejmy włączone, bo może coś się przebije, nie? No dobra, jesteśmy z powrotem. Takie też zielone. No to od paintballa. Tu nie grali tu kiedyś tego. Paintballa. Z farba. Zielona, widzisz? No, my szukamy takich bardziej niebieskich śladów. Ale wszystko pożar, normalnie zategowo. Zatarł ślady. Zatarł ślady. Chociaż ci powiem, tu jakieś płyny. Patrz, na tej tych, na tym szkle. No. Czy cokolwiek to jest, jakaś maś. Niebieska. Rzeczywiście. No nie wiemy tak naprawdę. Sprawdzamy. Nie wiem, no nie wiemy. Sprawdzamy. Tu ściana czysta. Ona tu spaleniznę daje. Dokładnie taką spaleniznę czułem za dnia. O kurwa. Patryk, patrzcie jaki niebieski. Dobra, mamy. Starczy. To co? No. Muszę trochę... No, weź tu sira mi odpalnego. Cokolwiek tam złapiesz, to potem się tym się pochwalisz. Ja zobaczę tam odwojem. Rempody wszystkie mam, nie? Jeden ty masz. Dobra, to dawaj go. Dobra. O Jezu. Dobra, tu nietoperze są, więc... Słuchaj, że tu jesteś, kładę tutaj taki przedmiot. Dotknij go i daj mi znak, że tu jesteś. To jest kolejne pomieszczenie. Zobaczcie. Ewentualnie kładę tu taki przedmiot i zobacz. Spróbuj jakąś liczbę wybrać. Jest ktoś tutaj? Polega to na tym, że duch może poprzez zmianę temperatury pola elektromagnetycznego lub poprzez dotyk wybrać konkretną opcję. Halo? Wybierz jakąś liczbę, jeżeli tu jesteś. Oj, tu też spalenizna. O Jezus. Jak będzie? Co powiesz o liczbie 6? O, wybrałeś jaką? 8. Przeciwnie. To ja wybiorę 2, a ty jaką? Dobrze ci poszło. Mieliśmy tu na podstawie elektromagnetycznego skoku. A może jednak 6?
Czy jeszcze raz ósemkę? Ósemkę lubisz? Jakąś jeszcze liczbę? Co to? Śmlaskanie? Co to? Jesteś tam? Co to? Śmlaskanie? Co to? Jesteś tam? Co masz? Co tam przedstaw? Pa! 7 wybrał! 8, 7, schodzisz niżej. Odliczamy, rozumiem? No to przed 7 jest jeszcze liczba. To dosyć inteligentne. To odliczanie może do naszego wyjścia stąd. Nie chcieliśmy tutaj prowokować, w żadnym wypadku. Osiem i siedem. Siódemka również na magnetycznym. No to coś tutaj wpływa na ten czujnik. Nie dotyka, nie zmienia temperatury. Ale tu jest krzywo. To jak? To zejdziemy do 6? Może odliczanie? 8, 7, 6. Czy to tylko te dwie twoje liczby ulubione? Rozumiem. Już nie chcesz żadnej wybierać? Zmienimy może. Wybierz 1, jeżeli mamy zmienić, co możesz wybierać. Może na przykład litery? 1 to tak, 2 to nie. Zmieniamy na 1, 2 na nie. Czyli mówię, jeżeli chcesz wybierać litery, wybierz 1. Jeżeli chcesz zostać przy liczbach, zapal, wybierz 2. Co ty Muszę postawić telefon. Czekajcie. Wam przebyłem maski. Ciężko mi jest. Patryk mówi, że siarp jakąś czuje. Nie wiem, co tam to jest. W ogóle w tym pomieszczeniu jest ciężko. Muszę maskę założyć. Jesteś tu jeszcze? No chyba nie, mieliśmy dwie liczby. Jakieś obrazy? No dobra, otrzymaliśmy liczby. A może tak spróbujmy. Jest to odpowiedź tak. No to odpowiedź nie. Lewa to tak, prawa to nie. Tak możesz na przykład odpowiedzieć na jakieś moje jedno pytanie lub dwa. Jeżeli chcesz, żebym zadał takie pytanie, zaznacz lewą stronę. Jeżeli nie, zapal prawą. Jeżeli chcesz, żebym zadał jakieś pytanie. Tam dotykałem, więc dlatego było na tap. Widzicie? Tap.
Konfigurowałem. To jak będzie? Jeżeli oczywiście jest ktoś tutaj jeszcze. Czemu tu po tym ślimak chodzi? Ja ole ty! Nie ma ślimaków! No pa, przyjdź tu! Ale on na, ty, on na elektromagnetyczne reagował! Patrzę teraz na onwo jakiś ślimak! Pa! Skąd on się k***a wziął? Czaisz to k***a? Ale mówię, on nawet nie mógł na elektromagnetyczne wpłynąć. To by cały czas się, weź go, czekaj, weź go jakimś padycem ściągnij. Ty, ale tu w ogóle ślimaków nie widziałem. Patrz, skąd on się wziął? Ja, jakie ujebane to. Dobra. Nie mam pojęcia. Co to w ogóle jest? Co to jest? Włączę jakiś z tego kabla. A co słyszałeś przed chwilą? Takie zwarcie, wiesz? Takie wiesz, jak, no, jak zwarcie się robi. Usłyszałeś zwarcie? A tu jakieś złącze od kabla. Co tu się dzieje? Nie wiem, przypadek, być może. Nie mówię, że to coś paranormalnego. Staram się tu, słuchajcie, ślimaki znaleźć. Ale... nie widzę. Nie wiem, kiedy on się pojawił, skąd, ale się pojawił. Dobra, to chcesz coś tu jeszcze w środku? Nie wiem. Co? Nie wiem, byłem nie boli strasznie. To co, outro w aucie? Już chcesz skończyć? Dobra. U ciebie nic nie było, u mnie taki akwedyk, ale teraz ci później pokażę. Skąd ten ślimak? Ja pierdolę. Drodzy widzowie, właśnie wjechaliśmy już w sumie z tego miejsca. Potrzebowaliśmy po drodze troszeczkę ochłonąć, wszystko przedyskutować. Patryku, no może opiszmy w sumie całość, całokształt pobytu w tym miejscu. Jakbyś to mógł paroma słowami, zdaniami opisać? Może jednym zdaniem powiem, że to była najgorsza i najcięższa nagrywka do tej pory z Łukaszem, jaką miałem. Tak to mogę podsumować. Najcięższa, najgorsza. Oczywiście, słuchajcie, była ona bardzo stresująca. To była ta jedna z tych wypraw, kiedy nie można było się nawet wczuć w energię, jaka jest. Dokładnie. Bo ta energia, ta cała otoczka tego miejsca, ona już... ona była na tyle mocna i te nasze, ten stres, można powiedzieć, że... każda sekunda, minuta spędzona w tym miejscu była dla nas sukcesem i tylko czekaliśmy, aż coś strasznego się wydarzy. Czy to pod kątem paranormalnym, czy to rzeczywiście od strony, nie wiem, jakiejś sytuacji, jakiejś konfrontacji i tak dalej. Czy udało nam się w sumie uzyskać jakieś potwierdzenie o brutalnej przeszłości tego miejsca? To znaczy, no na pewno do analizy zostaną jeszcze odpowiedzi na Xboxie. Nie wiemy, tak naprawdę, jeżeli jak ja robiłem tą pierwszą sesję, ja nic nie pamiętam z tego. Ja z tego nic nie pamiętam. Ja byłem na takim stresie, na takim... taki człowiek był spięty, bo naprawdę byliśmy w takim miejscu no, niebezpiecznym. Naprawdę, to było bardzo niebezpieczne miejsce. Tam była tylko jedna droga ucieczki. I to wszystko się skumulowało w całość i tak jak Łukasz powiedział, no nie byliśmy do końca też otwarci na to, ale mieliśmy potwierdzenia też na urządzeniach, tak? Tak, oczywiście, trzeba wszystko przeanalizować. Te dwie sesje według mnie były naprawdę, bo słyszałem też u Patryka te odpowiedzi, moja też była konkretna. Na urządzeniach sporo się naprawdę zarejestrowało i na kamerze. Na pewno jest tam aktywność i jest tam złowroga energia. Mówię, sama lokalizacja miejsca i tak dalej, no powoduje to, że
w jaki sposób skupiamy się tak naprawdę na przetrwaniu i uzyskaniu jakiegokolwiek kontaktu w tym miejscu, co też miało swoje plusy, że jeżeli rzeczywiście coś tam mogło na nas polować, czekać, wpływać na nas, nie miało takiej okazji, bo nie otwieraliśmy się na to, tak? Mieliśmy cały czas gardę tutaj, nie? I po tak. prostu nic nie miało jakby się szans nas zaatakować, wpłynąć na dokładnie. Nas. Gdzie to zazwyczaj tak jest, wiecie, mieliśmy różne tam, wiadomo, wymioty, mdłości i tak dalej, mieliśmy te objawy. Tutaj cały czas, słuchajcie, bo oczy mieć dookoła głowy i może i dzięki temu zyskaliśmy właśnie sporo na tych przedmiotach, bo zazwyczaj w takich miejscach tego typu byty są po prostu jakby mało aktywne na przedmiotach. Patryku, czy coś jeszcze mamy do dodania? No jest takie też ciężkie pod tym względem, że doszło do bardzo złej rzeczy tam i to po prostu też rzutowało też na to, tak jak myśmy się zachowywali. Mam na myśli to właśnie, że byliśmy bardzo czujni, tak? Skoro tam się komuś krzywda stała, no to z tyłu głowy mieliśmy, że w każdej chwili ktoś może przyjechać, tak? Skoro ktoś tam przyjechał komuś zrobić krzywdę, no to zawsze ta podświadomość zostaje jednak, nie? I no ciężko to też takimi słowami określić, ale no nie, tak jak wcześniej mówiliśmy, no nie byliśmy do końca otwarci, tylko byliśmy naprawdę mocno czujni na ten aspekt też ludzki, tak? Że no gdzieś samochód jechał, gdzieś jakieś światło było, już patrzyliśmy, czy ktoś pod samochód nie podjeżdża. No mówię, no to po prostu też nas tutaj to tak troszeczkę blokowało, aczkolwiek myślę, że wyprawa i tak jest udana, ale mówię, to podkreślę to jeszcze raz, to było ogromne ryzyko, którego myśmy się podjęli, naprawdę. Oczywiście podpisuję się pod tymi słowami, no nie jest to, słuchajcie, łatwe, ale nie dosyć, że będąc w takich miejscach w nocy, to jeszcze nawiązywać i szukać kontaktu z tamtą stroną. To naprawdę, to wymaga koncentracji i to wymaga doświadczenia. Nie ma co tutaj więcej dokładnie. Dodawać. Z naszej strony to słuchajcie wszystko. Zostawcie oczywiście komentarz pod materiałem, jeżeli włapaliście coś, czego ja nie włapałem w montażu. Dziękuję przyjacielu. Ja również. Dziękuję. I do następnego. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.